gospodarzy zwierzających do przekazania środków finansowych dla komendanta stołecznego policji. Proszę o opinię, wiem, że obradowała opinia. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa podjęła decyzję pozytywną, jest za dofinansowaniem budowy nowego posterunku policji w gminie Rasze. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie. Nie, wszystko jest. Proszę, pan Sławek. To znaczy, było wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wspólnie podjęliśmy tą uchwałę wspierającą te działania wójta na rzecz udzielenia pomocy właśnie policji. Tam były takie nasze sugestie, nie wiem, co na tym momencie. Ta umowa będzie przygotowana z nimi, czy dopiero w późniejszym momencie, bo my tam sugerowali pewne zapisy, prawda, żeby w tej umowie się znalazły. Pan wójt rozumiem jeszcze takiej umowy, propozycji takiej umowy z nimi nie przygotował. Ja proponuję, żeby po prostu przeczytać może przed dyskusją, bo rzeczywiście uchwała została wprowadzona na sesję przed chwilą, żeby może pani przewodnicząca przeczytała treść tej uchwały. Ona nie jest długa, jednocześnie wiedzielibyśmy wszyscy, o czym dyskutujemy. Dobrze. Proszę państwa, odczytam treść uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunków działania wójta gminy Raszów zmierzających do przekazania środków finansowych dla komendanta stołecznego policji. Ja tu już same paragrafy przeczytam. W paragrafie pierwszym, z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Raszów oraz poprawę warunków i skuteczności pracy policji, Rada Gminy Raszów wyraża pozytywne stanowisko w sprawie uczestniczenia gminy Raszów w pokrywaniu kosztów budowy budynku z przeznaczeniem na siedzibę Komisariatu Policji w Raszynie. Punkt drugi. Koszty, o których mowa w punkcie pierwszym, gminy Raszów poniesie w wysokości 40% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 miliony w dwóch transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana z budżetu gminy Raszów na rok 2012 w wysokości 1 000 000 zł, natomiast druga transza zostanie przekazana z budżetu gminy Raszów na rok 2013 w kwocie nie wyższej niż 1 000 000 zł. W paragrafie drugim, w celu realizacji postanowień, o których mowa w paragrafie pierwszym, w budżetach gminy Raszów na lata 2012 i 2013 dział 754, rozdział 704, paragraf 61-70 zostaną umieszczone kwoty, o których mowa w paragrafie pierwszym, ustęp drugi. Zobowiązuje się wójta gminy Raszów do podjęcia stosownych działań w celu zawarcia stosownego porozumienia z komendantem stołecznym policji. W paragrafie trzecim traci moc uchwała numer 51/840/10 Rady Gminy Raszów z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunku działania wójta gminy Raszów zmierzających do zamiany nieruchomości będącej własnością gminy Raszów na nieruchomość Skarbu Państwa oraz utworzenia Straży Gminnej i określenia jej siedziby. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raszów. To jest projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Jeśli Państwo chcecie do rady, proszę o zabranie głosu. No to mi wyjaśniło część, ale nie do końca. Pan przyznał moją taką sugestię, żeby było w tym porozumieniu zapisane. O to było moje pytanie, że policja zobowiązuje się z kolei zwiększenie obsady tego posterunku do tych policjantów operacyjnych. Tak, ja wiem, że to ma być porozumienie. Tylko pytałem, czy pan wójt przygotował takie porozumienie. Tak, porozumienia nie przygotowałem, dopóki państwo jakby nie podejmiecie uchwały, która mnie do tego upoważnia. Panie radny, sprawa jest taka, że ponieważ no, komenda stołeczna policji, pan był na, prowadził pan komisję i pan tutaj było takie zrozumienie ogólne, że komenda stołeczna policji, żeby zarezerwować środki ze swej strony na wybudowanie tego komisariatu, no, potrzebowałaby jakąś formę zapewnienia, że my i pomożemy w tym zgodnie z tymi wytycznymi finansowymi. I takie jest porozumienie. To nie jest to, co pójdzie w tym porozumieniu, znaczy co tak powiem zostanie przedstawione do komendy stołecznej,
Ja rozumiem, że będzie podpisany między mną a przedstawicielem komendy społecznej, będzie podpisany stosowny list intencyjny, w ramach którego będą zawarte te wnioski, o których pan mówi. No tak to rozumiem, że takie porozumienie będzie i to będzie w tej treści, którą będziemy podpisywać w tym porozumieniu z komendą społeczną. Jak najbardziej. Ta propozycja jest. No, wydawało mi się, że to jakby w naszej uchwale nie musi być zawarte. Taki jest cel w ogóle podejmowania tych działań. Bo jeżeli te działania nie miałyby być związane z powiększeniem stanu liczebnego naszej policji raszyńskiej, no to byłoby to bez sensu, prawda? No bo by im coś, a oni nam nic w zamian, prawda? Sam budynek to jeszcze nie wszystko. Proszę pani Dyrektor. Ja też chciałabym się opierała przy komisariacie na ulicy Dębuszego. Policję blisko rynku, blisko szkoły podstawowej i blisko centrum. Poza tym, w tym miejscu, jeżeli był budynek policji, to znaczy by się znajdował, to policja by była odciążona od problemów związanych z wypadkami drogowymi na Alei Krakowskiej. Dziękuję, proszę o ciszę. I tylko polegam na tym, że powiem szczerze, ja nie ubolewam nad tym, bo jesteśmy w jakby przeciwnych stanach emocjonalnych. Chciałbym pani podkreślić, że budynek ten ekoraszyn z prostych przyczyn nie nadaje się na posterunek policji. Sama konstrukcja i pomysł zamiany był ściśle karkołomny i na pewno nie miał on posłużyć jakby polepszeniu warunków, w jakich pracuje policja. Komisariat Policji no, ma swoje pewne elementy, które są nieodzowne do tego, żeby pracował prawidłowo. To są pokoje zatrzymań, to są pokoje przesłuchań, to są odpowiednie osprzętowanie jego w odpowiednią instalację telefoniczną, monitoringi i tak dalej. Tych systemów do tego budynku nie można jest w żaden sposób doprowadzić. Jak również ten budynek nie posiada miejsc parkingowych praktycznie w ogóle. W związku z tym ja już nie mówię, że ci przyjeżdżający do tego budynku, nazwijmy to interesanci, ale nawet sami policjanci, ich samochody prywatne, ich samochody służbowe nie miałyby miejsca do zaparkowania. Zresztą o tym, co ja mówię, no, mówiłem wielokrotnie. Ja już nie będę mówił w szczegółach, ale przedstawiałem tutaj nieraz analizę finansową, z której wynikało wyraźnie, że koszty, którymi my byśmy byli obarczeni, jeśli chodzi o wymianę, byłyby znaczne. Byłyby znaczne i doprowadziłyby do tego, żebyśmy wydali bardzo dużo pieniędzy i nie mieli nic. De facto nic. Jako gmina Raszyn. Dlatego, że musielibyśmy mało, że przekazać to policji, to jeszcze nakłady zwrócić spółce Ekoraszyn. Dlatego rozmawialiśmy wielokrotnie. Jakby dziwi mnie teraz pani ta wypowiedź, ja rozumiem, że to jest jakaś kontynuacja pewnego stanowiska, no ale ja już nie chcę mówić o takie sloganowe powiedzenie, ale poglądy trzeba zmieniać czasami, jeżeli są niewłaściwe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunku działania wójta gminy Raszyn zmierzających do przekazania środków finansowych na komendanta stołecznego policji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 w związku z artykułem 7 ustęp 1 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje. W paragrafie 1 z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Raszyn oraz poprawę warunków i skuteczności pracy policji Rada Gminy Raszyn wyraża pozytywne stanowisko w sprawie
przestrzeni uczestniczenia gminy Raszno pokrywają koszty budowy budynków z przeznaczeniem dla siedziby komisariatu policji w Raszynie. Koszty, o których mowa w punkcie pierwszym, gmina Raszno poniesie w wysokości 40% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 miliony w dwóch transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana z budżetu gminy Raszno na rok 2012 w wysokości 1 milion, natomiast druga transza zostanie przekazana z budżetu gminy Raszno na rok 2013 w kwocie nie wyższej niż 1 milion. Paragrafie drugi. W celu realizacji postanowień, o których mowa w paragrafie pierwszym w budżecie gminy Raszno na lata 2012-2013, dział 754, rozdział 75-404, paragraf 61-70, zostaną umieszczone kwoty, o których mowa w paragrafie pierwszym ustęp drugi. Zobowiązuje się wójta gminy Raszno do podjęcia stosownych działań w celu zawarcia stosownego porozumienia z komendantem stołecznym policji. W paragrafie trzecim. W trakcie mocy uchwała nr 51/840/10 Rady Gminy Raszno z dnia 7 października 2010 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunków działania wójta gminy Raszno zmierzających do zmiany, do zamiany nieruchomości będącej własnością gminy Raszno na nieruchomość Skarbu Państwa oraz do utworzenia Straży Gminnej i określenia jej siedziby. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raszno. W paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynaście osób. Za, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto przeciw? Nie ma. Uchwała została przyjęta trzynastoma